Julia, właścicielka kawiarni Równowaga, słynęła z umiejętności godzenia różnych gustów. Jej motto brzmiało: kawa dla każdego, nawet dla tych, którzy wolą herbatę. W dniu zaćmienia słońca, gdy wszyscy wpatrywali się w niebo, Julia czuła, że mimo iż bardzo lubiła swoją kawiarnię, to nie spełnia się w niej tak, jakby chciała. Odczuwała bardzo dużą frustrację, niemalże fizyczny ból wynikający z rozczarowania, jakie zaczynało ją ogarniać, kiedy przypomniała sobie plany, jakie snuła przed otwarciem tego miejsca. A co mi z tych marzeń zostało? Pomyślała, bliska rezygnacji i decyzji o porzuceniu tego zajęcia, lokalu, miasta, a może i... Ta myśl zabolała już zdecydowanie realnie, bo Julia ocknęła się z oparzoną dłonią, która nie wiadomo jak znalazła się pod strumieniem gorącej wody. Olśnienie, które przyszło w tym momencie, sprawiło, że kobieta postanowiła walczyć o wolność i prawo do życia na własnych warunkach. Teraz po jej ciele rozlało się wręcz palące podniecenie, burza pomysłów goniących jeden za drugim. Wystarczy wprowadzić zmiany, wykrzyknęła na głos, nieświadoma, że to nie była już tylko myśl, a zaćmieniowy manifest. Wszyscy goście spojrzeli na nią z zainteresowaniem, a zobaczywszy płonące nadzieją oczy, zaczęli bić brawo. Julia, naładowana niebywale silną, pozytywną energią, natychmiast zaczęła realizować swój plan. Pierwszym krokiem było nowe menu, gdzie każda pozycja miała zabawną nazwę nawiązującą do równowagi. Latte wyborne dla niezdecydowanych, espresso kompromisowe dla dyplomatów, czy herbata złotego środka dla tych, którzy nie mogą wybrać między kawą a herbatą. Zorganizowała wieczory dialogu, które szybko przerodziły się w zabawne debaty. Klienci dyskutowali nad takimi dylematami jak, czy ananas na pizzy to zbrodnia przeciwko ludzkości, czy kulinarna innowacja, używając plastikowych wag jako rekwizytów do ważenia argumentów. Te zmiany przyciągnęły tłumy. Pewnego dnia Julia usłyszała, jak klient mówi: to jedyne miejsce, gdzie mogę zamówić kawę i jednocześnie rozwiązać kryzys egzystencjalny. Uśmiechnęła się, myśląc o chwili, która zapoczątkowała tę przemianę. Kto by pomyślał, mruknęła do siebie, że potrzeba całkowitego zaćmienia, żeby zobaczyć wszystko w jasnym świetle. Relacje od nowa. Zaćmienie odkryje prawdę. Zaćmienie słońca i nów, tutaj zaznaczymy więcej, bo tutaj będzie więcej aktorów tego widowiska. Ono będzie miało miejsce o 20:49 2 października w Polsce. Jak to wygląda, jak może na nas wpłynąć? No myślę, że historyjka całkiem nieźle Wam to pokazuje. Jeśli się podobała, to poproszę o lajka. Quiz oczywiście do filmu też będzie, więc warto uważać, tym bardziej, że to jest tutaj zjawisko dość rzadkie. Nów w wadze w ogóle to jest zjawisko sprzyjające oczywiście równowadze, harmonii i relacjom takim zgodnym, międzyludzkim. Wpływa na nas poprzez wzmacnianie potrzeby współpracy, dyplomacji i poszukiwania kompromisów. To dobry moment na rozpoczęcie nowych relacji, zarówno osobistych, jak i różnej, każdej innej natury, ale też na zawarcie kompromisów, wyjaśnienie nieporozumień w tych związkach, które już istnieją. To zjawisko najbardziej będzie dotyczyło osób, których słońce urodzeniowe znajduje się w okolicach 10 stopnia wagi, tak można powiedzieć od 5 do 15 stopnia, najbardziej będzie Was dotyczyło. Niemniej jednak to towarzystwo może się znaleźć też na czyimś ascendencie, może się znaleźć na czyimś descendencie, na czyimś księżycu, Wenus, Marsie. To są miejsca, które też bardzo będą reagowały na tą pełnię i generalnie jakość, szczególnie dla ludzi wrażliwych na księżyc, da się we znaki. Wiele osób z tego zjawiska coś wyniesie. Czy to będzie im się podobało, czy nie, to już jest inna sprawa. Zaćmienie w ogóle ma znacznie silniejszy wpływ na ludzi niż taki zwykły, codzienny nów. To jest moment transformacji, przełomów, a w wadze oczywiście mówimy tutaj o zmianach w relacjach, też poczuciu sprawiedliwości i takiej równowagi życiowej. Wielu z nas odczuje silną potrzebę zakończenia toksycznych układów
lub znalezienia nowych dróg, jakiegoś uzdrowienia, dogadania się. Potrzeba będzie, czy to się uda, zobaczymy. Głęboka introspekcja doprowadzi do nagłych, nieoczekiwanych zmian w życiu sporej grupy osób. Energia zaćmienia wywołuje wprawdzie poczucie chaosu, ale jednocześnie otwiera drogę do nowych początków, zwłaszcza w sferze relacji międzyosobistych, takich międzyludzkich, różnego rodzaju partnerstw i równoważenia życia prywatnego z zawodowym. Na naszym nowiu, będę tak po kolei przedstawiać kolejnych aktorów, w koniunkcji jest gwiazda Windemiatrix. To znów jest 10.04, a gwiazda jest 10.17. Ona jest w koniunkcji bardzo ścisłej. Sama w sobie gwiazda ta jest kojarzona z umiejętnością koncentracji, logiką, ale też z trudnymi lekcjami życiowymi. Wzmocni w nas zatem poczucie refleksji nad stratami lub koniecznością zakończenia pewnych relacji czy sytuacji. To jest taki moment, kiedy przestajemy się kierować tylko uczuciami w sprawach uczuciowych. Dość rzadko nam się to zdarza. Generalnie w uczuciach rozum nie za wiele ma do powiedzenia. No, oczywiście to są wyjątki, ale w tym wypadku ten rozum będzie miał więcej do powiedzenia. Skłoni nas do głębszej analizy tego, co nie działa, co musimy pożegnać, aby zrobić miejsce na nowe, bo ten układ otwiera przestrzeń na bardziej świadome wybory. Czasami ta energia wiąże się z poczuciem obowiązku czy odpowiedzialności za innych i możemy dojść do wniosku na przykład, że jakaś relacja opiera się tylko na tym. Też to może się skończyć rozstaniem. Jest to moment, w którym można doświadczyć takiej emocjonalnej klarowności, choćby przez bolesne odkrycia, które w dłuższej perspektywie służą, naprawdę służą naszemu rozwojowi. Związek toksyczny nie polega tylko na tym, że ktoś kogoś leje, albo wyzywa, albo zachowuje się w inny, prymitywny sposób. To całkiem często w ogóle jest tak, że obydwie osoby się kochają, że obydwu osobom na sobie zależy, tylko jedna z tych osób na przykład jest za bardzo opiekuńcza, jest taka ograniczająca, nie po to, żeby tą drugą skrzywdzić, ale nie daje jej szansy rozwinięcia skrzydeł, bo wszystko robi za nią. I ta osoba opiekowana też w takich momentach może dojść do wniosku, no, że ona już dłużej tak żyć nie chce, że ma swoje plany, że ma swoje cele i chciałaby je osiągnąć. To też oczywiście może być mężczyzna, to wcale nie musi być kobieta. To nawet chyba częściej kobiety są właśnie tymi opiekuńczymi matkami, a mężczyźni w pewnym momencie potrafią powiedzieć, że no niestety mimo wszystko ten układ im nie służy. W tym okresie takie wydarzenia też mogą mieć miejsce. Nasz NUF poza gwiazdą Windemiatrix ma tutaj jeszcze ze sobą razem Lilith. Ona się tutaj znak oddalił, ale ona jest prawie w tym samym miejscu, 10.34. A Lilith, proszę Państwa, to są nasze ukryte pragnienia, bardzo, bardzo silne, które równie silnie chowamy, wstydząc się ich, bo nam się wydaje, że nie powinniśmy tego chcieć, że to nie wypada, że to źle jest widziane, ale one przez to, im bardziej je ukrywamy, tym głośniej dochodzą do głosu wtedy, kiedy mają sprzyjające ku temu okoliczności, a teraz te okoliczności będą sprzyjające i owszem. Poza tym, zawsze przy okazji zaćmienia Słońca, Słońce spotyka się z węzłem południowym, z osią węzłów południowych. Pół roku temu ono się spotykało tutaj z węzłem północnym, no nie tutaj, to gdzieś tutaj było, a teraz spotyka się tu z węzłem południowym, no bo tu jest północny, to po drugiej stronie jest południowy. Ogólnie rzecz biorąc, spotkanie Słońca z węzłami to jest taki moment, kiedy to Słońce przekazuje węzłom całe zdobyte przez pół roku doświadczenie karmiczne i teraz jakby węzły będą przerabiały, co myśmy tam nadrobili z tej karmy, co myśmy sobie nagrabili z powrotem i potem będą dalsze nasze zadania, że tak powiem, produkowane. To jest tak bardzo uproszczone, zagadnienie jest dość skomplikowane, można o nim mówić godzinami.
i naprawdę nie jest łatwe ani o tym mówić, ani co zrozumieć. W związku z czym ograniczymy się tylko do tej takiej prostej sytuacji. W każdym razie obecność tutaj węzła południowego mówi, że coś trzeba będzie puścić, zostawić za sobą, oderwać się od tego, żeby się dalej rozwijać. W ogóle całe stellum poważnie wzmocni zatem potrzebę odcięcia się od przeszłości, od relacji, które nie są już dla nas wartościowe, a może nawet są właśnie szkodliwe, toksyczne, ograniczające. Będziemy się chcieli też oderwać od zobowiązań, od ograniczeń, od nawyków. Jeżeli ktoś chciałby przestać jeść kolację o 22, to teraz może to zrobić. Jeżeli ktoś chciałby przestać palić, to też dobry moment. Temu procesowi w ogóle towarzyszą zwykle bardzo wyjątkowo silne emocje. Oczywiście jak ktoś się zaśmieje, no tak, fajnie, emocje związane z jedzeniem kolacji o 10. Wbrew pozorom to jest tak, bo z jakiejś przyczyny tą kolację o tej godzinie się je. Jakoś się człowiek do tego przyzwyczaił i potem trzeba bardzo powiedzieć swojemu mózgowi, no słuchaj stary, musisz przejąć kontrolę, tak? Musisz świadomie mi tego zabronić, ja naprawdę muszę coś innego w tym czasie zrobić, czymś innym się zająć, żeby tej kolacji nie zjeść o tej 22. To wcale nie jest takie proste. A inne rozstania no, są jeszcze trudniejsze i dużo więcej oczywiście nas kosztują, w związku z czym następuje poczucie straty, frustracji, ale potem też uczucie takiej ulgi, wolności, oswobodzenia się i takiej satysfakcji z podjęcia trudnej decyzji, która wiemy, że doda nam skrzydeł w ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli dziś czujemy się paskudnie. Im bardziej jesteśmy niezadowoleni ze swojego dotychczasowego życia, szczególnie partnerskiego, oczywiście to, gdzie, w którym domu to się dzieje w waszych kosmogramach, zależy jakiego rodzaju relacje bierzemy pod uwagę. Bo to nie musi być tylko małżeństwo, to nie musi być tylko spółka z jakimś tam partnerem w interesach. Mamy relacje z rodzeństwem, z sąsiadami, z pracodawcami, z kolegami. Jak się rozejrzymy, to naprawdę z różnymi ludźmi mamy różne relacje i to może dotyczyć różnych z nich. Natomiast jakiś na pewno dotyczyło będzie. Silne impulsy do buntu, uwolnienia się od tych właśnie starych ograniczeń, a jednocześnie potrzeba odnalezienia wewnętrznej harmonii, takiej zgody ze sobą, równowagi w życiu. Takiego właśnie jak ta Julia na początku, że jej to nie pasuje, że ona nie tak chciała, że chciała inaczej i będziemy myśleli my też nad tym, co my byśmy chcieli zmienić i jak byśmy chcieli to zmienić. To sprawi, że przeżyjemy taki czas oczyszczenia emocjonalnego, duchowego, a nawet fizycznego, gdzie stare musi odejść, żeby zrobić miejsce na nowe. Władcą naszego całego zatmienia nowiu jest Wenus, która jest, bo ono jest w wadze, a władcą walki jest Wenus, która jest w Skorpionie, który też podkreśla tą potrzebę głębokiej, emocjonalnej transformacji, takiego nowego resetu, przestawienia się na inne tory. Wenus jest pozytywnie aspektowana, ma tutaj trygon z Saturnem, trygon z Marsem, co daje tak, ją bierze w ryzy, bo Saturn ją koryguje pod względem zasad, reguł. Mars dodaje energii i takiej niezłomności, bo Wenus generalnie to taka jest no, raczej ustępliwa, ale tutaj będzie miała ten ząb. Do tego ma jeszcze sekstyl z Ceres, która mówi, no trzeba się zatroszczyć tym razem o siebie. A jak się przypatrzycie, to Wenus jest w ogóle na boku latawca, bo tutaj mamy tą główną wtedy oś Ceres do Marsa, a tutaj mamy tą taką oś trygonową Wenus do Saturna. No i tutaj mamy obrys ratawca. Ja mogę go nawet tak, o, mam tutaj, proszę bardzo, jest, nie? Tak, trochę się skrzywił, ale to mi darujecie, bo widać. Więc te zmiany, one nie będą łatwe. One naprawdę mogą sprawić, że poczujemy się fatalnie, bo to nie będą takie zmiany, które przynosi Uran. No stało się, nie miałem na to wpływu, los tak chciał. Nie, to nie będzie takie proste. To musi być twoja decyzja, że chcesz iść swoją drogą,
tak, a nie inaczej. To nie zawsze znaczy rozstanie. Też proszę tego tak nie traktować i nie, przede wszystkim nie sugerować się tym, oho, no ostatnio się pokłóciliśmy, to trzeba go rzucić. Nie, nie. Ale trzeba z nim porozmawiać, trzeba wyjaśnić, trzeba powiedzieć, co nam nie pasuje, może też usłyszeć parę gorzkich słów o sobie. No i wtedy logicznie zadecydować, czy chcę pracować dalej, czy chcę iść w to dalej, czy nie chcę. Co jest dla mnie dobre. To ma być logiczna decyzja, oparta na rozumie, ale kierowana tym, co najbardziej w życiu chcę. I to jest taki właśnie moment, bardzo ważny. W ogóle horoskop dotyczy połowy roku, najbliższej, więc dość długiego czasu. Tego nie trzeba robić dziś, ale dziś będziemy podejmować pierwsze decyzje. Dziękuję bardzo za wsparcie, które od Was otrzymuję. Niestety bardzo muszę prosić o to, żeby ono było większe. Wcale nie jest mi łatwo o to prosić, ale chciałabym dalej pracować na tym kanale, a praca wiąże się też z możliwością funkcjonowania w życiu. No u mnie w tym wypadku to jest niemożliwe. Dlatego no, ci, którzy nie chcą używać guzików, wspieraj ani podziękuj. W opisie każdego filmu jest blik, jest numer konta. Jakkolwiek będę wdzięczna za umożliwienie mi po prostu pracy dla Was dalej. Dziękuję subskrybentom, zapraszam następnych. Dziękuję za fajne komentarze, nie wklejanie formułek, słuchanie tego, o co proszę, to bardzo miłe. Komentarze też są bardzo miłe i bardzo potrzebne, więc dziękuję i proszę o następne. Powiadomienia proszę sobie też ustawić, codziennie coś wychodzi, więc można po prostu zaglądać. Każdy like, dziękuję i proszę o następne. Udostępnienie na Waszych w mediach społecznościowych, oczywiście na wagę złota. Dziękuję za wszystkie już dokonane i proszę o następne. Do zobaczenia!